Cześć, cześć, cześć. To jest naprawdę śmiesznie inaczej niż wszędzie. Jesteśmy w Zdroisku. Zdroisko, gdzie to jest? Jest droga Gorzów-Gdańsk i w tych lasach, tych pięknych lubuskich lasach jest zakręt. I przy tym zakresie jest Zdroisko, a w tym Zdroisku jest przepiękna sala wiejska, w której jest perełka. Jest zespół muzyczny. To jest jej liderka tego zespołu. Powiem wam szczerze, że jak nam zagrała, to cały czas mi w tych bębenkach jeszcze ta muzyka brzmi. I powiem wam, że jejku, czegoś takiego już dawno nie słyszałem, takiego oryginalnego, bo co najważniejsze, ci ludzie sami komponują, sami układają teksty i śpiewają naprawdę, naprawdę przepięknie. Jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego ja tu będę często przyjeżdżał na różne koncerty. Powiedz mi, jak to się stało, że wy tu się gdzieś schowaliście, ale taką muzę gracie, że masakra normalnie. Pozytywna masakra, kochani, pozytywna masakra. Jak to się stało? Ja myślę, że my się tak całkiem nie schowaliśmy. Istniejemy od 10 lat, a więc myślę, że już wiele osób nas poznało. No powiem ci, że widać to doświadczenie, to brzmienie, tą radość, która ze śpiewania tutaj brzmi. No i te miejsce normalnie wszystko współgra. Nie ukrywam, śpiewanie daje nam wiele radości i pewnie stąd ta emanująca z nas radość. Mhm. A tak, grasz na gitarze, komponujesz i układasz teksty? No tak, właściwie to tak mniej więcej chyba od 5 lat zaczęłam układać teksty i melodie dobierać do tych tekstów. No i tak mamy już całkiem pokaźny zbiorek właśnie takich swoich utworów, które czasami wykorzystujemy. Powiem wam, że tak, że tutaj próba trwała 3 godziny, cały czas coś nowego dochodziło, a ja się czułem na ognisku, 30 lat młodszy, oj jak mi te nóżki latały, żeby kankana na stole zatańczyć. Mówię wam, zresztą zaraz posłuchacie, to sami stwierdzicie, no ale dobra. Gracie, śpiewacie, ale to jest taki klimat, tu zrobiliście ten klimat, to jest coś innego, no bo wiesz, staną ludziska, tak sobie pośpiewają, ale to jest jednak inaczej. Co robicie? Co robicie? Jak to robicie, że ten klimat jest tak stworzony fajnie? No myślę, że na to składa się bardzo wiele rzeczy. Na przykład to, jacy my jesteśmy, tak? Są dziewczyny świetne, tak jak powiedziałam wcześniej, kochające śpiewanie, muzykę. Lubimy się, szanujemy, dogadujemy i to sprawia nam wiele przyjemności. A poza tym no, Zdroisko jest samo w sobie przepiękne i miejsce, w którym tutaj się znajdujemy również, więc to tak myślę, że sumaryczna tego wszystkiego. Wychodzi przepięknie. No powiedz mi, no tak, często się spotykacie, jak wyglądają próby, no bo okazuje się, że wy jesteście amatorami. A tutaj tak wychodzi profesjonalnie. No, w ogóle my przyjechaliśmy na normalne nagranie, a ja teraz czuję tremę, bo to przede mną gwiazda naprawdę. Szok. No. Powiedz mi, jak to wygląda. Myślę, że jestem trochę przesady, tak na marginesie, a spotykamy się bardzo różnie, dlatego że część osób jednak jest pracująca i no, zależy to od grafików, które tam no, dziewczyny mają i w tym momencie musimy jak gdyby dobierać terminy prób do tego wolnego, tak? kiedy ewentualnie są wolne. Jest to pewna uciążliwość, no ale cóż, trzeba pogodzić pracę z pasją, z zainteresowaniami. Dużo występujecie? No w roku zdarza nam się, oprócz tych gminnych takich imprez typowych jak Dożynki, Majówka, też imprezy organizowane przez poszczególne zespoły, to oczywiście wyjeżdżamy na zaproszenia różnych zespołów, czy też na różne jakieś tam gminne imprezy, ale też i czasami na festiwale. Sukcesy? Tak, mamy sukcesy. No, opowiadaj, chwal się. Dobrze. Myślę, że taki kluczowy, największy sukces to Grand Prix festiwalu imienia Jana Iwaszczyszyna, zresztą 20. festiwalu Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim. Rok wcześniej mieliśmy pierwsze miejsce. No więc tak, idziecie w górę, idziecie. Mieliśmy też pierwsze miejsce na festiwalu w Leśnej, pierwsze miejsce na festiwalu w Tarnowie, trzecie miejsce na festiwalu w Tarnowie, wyróżnienie na festiwalu w Czcielu. No właśnie, czyli tak, takie najważniejsze chyba wymieniłam. No powiem ci rzeczywiście, to
te nagrody nie są z niczego, nie? To jest ta inność, taka świeżość w muzyce, którą przedstawiacie, jest naprawdę, czuć ją. I to mnie też zachwyciło. No dobra, i teraz tak, kiedy się spotykacie, a jakby ktoś chciał z wami zaśpiewać, czy jest to możliwe? Jak najbardziej, zapraszamy. To teraz tam. Gdzie i kiedy i do kogo? I powiem ci szczerze, że będą rękoma, nogami, drzwiami będą tutaj walić, bo rzeczywiście, no warto, warto. Więc ja zapraszam, żeby zgłosić się do mnie, ewentualnie do pozostałych członków zespołu. Nie mogę niestety podać takiej sztywnej daty czy terminu próby, jako że, jak wcześniej wspomniałam, my spotykamy się w bardzo różnych dniach, zależnie od tego, kiedy po prostu możemy. Czasami w weekendy, czasami w ciągu tygodnia, ale nie ma takiej, w tej chwili nie mamy takiej, takiego stałego dnia, w którym byśmy się spotykały cyklicznie, ciągle. Ale tak, pasek się zaraz pojawi tutaj, tak? I na tym pasku strona internetowa. Na tej stronie internetowej wszystkie adresy kontaktowe, a więc jeżeli będziecie mieli ochotę zaśpiewać, razem się pobawić, to gorąco zapraszam, bo naprawdę ja tu chyba zostanę i sobie pośpiewam z wami, bo mówię wam, no już dawno się tak nie bawiłem i to jest takie wspomnienie, ja pamiętam kiedyś te ogniska w lesie, a potem taka długa, długa szpara i nic, te 30 lat, w których w ogóle nie jeździłem na te ogniska i nagle tutaj mi się wszystko przypomniało. A te leśne, jaki ten utwór, ten leśny? Leśny twist. Leśny twist, kochani, normalnie tutaj siedzonko tam, na którym siedziałem, to bo nie mogłem, bo tam ciszę trzeba było zachowywać, bo tutaj poważne granie było, ale tam normalnie to siedzenie takie wklęśnięte, bo cały twist chodził w moim ciele. A więc kochani, no cóż, gorąco, gorąco was zachęcam do tego, żebyście obejrzeli te materiały, które nagraliśmy, w których występują nasze kochane bohaterki. I cóż, sukcesów. Zapraszajcie Lubuszanie, ci, którzy tworzą imprezy, zapraszajcie ich, bo rzeczywiście warto, oni rozkręcą każdą imprezę, a więc cóż, zapraszam do posłuchania tych kawałków, które wspólnie nakręciliśmy. Dzięki wielkie. Kochani, nazwa zespołu Bukowina kojarzy mi się z górami bardziej niż z Gorzowem i z naszymi lasami. Skąd ta nazwa i dlaczego akurat Bukowina? Nazwa zespołu Bukowina pochodzi od rezerwatu Buki Zdroiskie położonego nad rzeką Santoczną. A więc blisko, nasza nazwa, nasza rzeka i nasze dziewczyny. Z tego się bardzo cieszę.
prostu śpiewamy piosenki nie tylko ludowe, ale też i ogniskowe. Nasze piosenki są o zwierzętach, o życiu, o polach, o lasach, w naszych lasach, w których się znajdujemy i mieszkamy. Dlaczego śpiewam? Lubię śpiewanie, a jeszcze w szczególności lubimy śpiewać piosenki naszej liderki. Atmosfera jest bardzo fajna, naprawdę, jeżeli ktoś by chciał do nas dołączyć i pośpiewać naprawdę ze wspaniałymi ludźmi, naprawdę zapraszamy, jak widać, bardzo się lubimy.